Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesrać. No nie, no znowu. A, tylko to się od razu odpali następny, cholera. Także poczekamy, aż się to odpali po prostu. Dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Okup. Ransom. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here. Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. Boże, jaką ma nogę wykrzywioną. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer. But I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. No, znaczy dowiedzieliśmy. Ale jakimś sposobem na tego, na tą wyspę się dostaliśmy, nie? Mieliśmy tam domek. Dobra, słuchajcie. Chciwa baba z Radomia. O tak, dokładnie tak wygląda. Nie wiem, czy ten, czy odpalić. O, tu jakaś łódź rozwalona. Bo tylko musimy iść do tej laski, nie wiem, zobaczymy co tam się z nią dzieje, ale to jesteś, ogólnie jesteśmy w sekwencji za dnia, więc tutaj się wiecie. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Okej, kurwa, tak z dupy po prostu pojawiła się tu łódź? Tak se po prostu spadła? Przejebane. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Tak, no zapewne ma coś wspólnego właśnie z Rose i tym, co ją opętało. Myślę, że zrobimy ten fragment. Fragment właśnie z Rose. Co, tędy idziemy? I sobie ten zakończymy Alana na dzisiaj. Bo jakoś tak jest. Ja nie wiem, jak są te epizody. Znaczy, one nie są te. Tak, to nie była gra epizodyczna w ogóle, nie? Jak ona wyszła. Tylko tak po prostu zostało tak podzielone wewnątrz gry. Drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. To może ona jest właśnie tą. Jagger. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? Aha. She'll be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Okay. Baba z lampą i kurwa i upiorna wiedźma z kurwa z nielampą, nie? Takie przeciwieństwa w sumie. Dwie stare baby, jedna ma lampa, a druga kurwa jest jebaną ciemną kurwa lady z Sithów. Co kurwa, tu mieszka Rose? Co do chuja? Co kurwa, ten kontener chciał mi otworzyć?
No, siema, przyszliśmy do rozu. Spoko, spoko, jest tam z tyłu, nie? Idzie. O, tutaj otwiera kontener, tam kurwa, nie wiem, pokrojone ciało na przykład tej Rose, nie? O, tutaj leży, nie? Co od niej chcieliście? Ej, Boże. Myślałem, że tu jest znowu termos z kawą, ale to jakaś butelka z wodą, albo nie wiem. Z jakimiś pestycydami czy czymś. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? To jest przyczepa, tak? Kurwa, ciekawe z której strony. No ale dobra. Zapukaj, stuk puk. Ale ma drzwi zajebiste. Byś można było kurwa wejść razem z tymi drzwiami do środka. Welcome to oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Aha. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please come in. Ciekawe, czy da się coś z nimi zrobić tak, żeby oni wyszli z tego? This is really good. Daj, bo z kelnerką, chłopie. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah. Oh shit. What? Wlała nam czegoś do kawy. Środek nasenny albo przeczyszczający. I tyle było z dobrej kawy. No cholera jasna. I ciach. It's coming for you. Hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. Hej, to był tekst tego. Zyk. You must turn the lights on. Nieźle. Back to work, boy. Nice. Czyli tak, czyli ten mrok, kurwa, generalnie to jest ten jakiś tam duch mroku, on się podszywa pod tą Barbarę, a do nas z tym światłem jest ten Zane cały. Znowu mam telewizor. Dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. Yeah. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do, about the complex incantation I'm attempting, about this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Porąbane to, co słyszymy w tym. To co za kuźwa ten? To jest on? To jest on, nie? To są wszystko zdjęcia Alana Wake'a. Jebana ma to kurwa z... Ja pierdolę, ona ma ołtarzyk Alana Wake'a kurwa nad łóżkiem. No pojebana kurwa. I wszystkie książki tutaj jego ma. Ja pierdzielę, no. Znaczy książki to można, pokój taki różowy. Ale ona ma kurwa jebany ołtarzyk tutaj Alana Wake'a. Co za shit. Rose took a day from me. Ja pierdzielę. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Cholerne psychofanki. Dobra, jest za to termos z kawą. O, jest nasza Rose, psychofanka. Welcome to the oh dear diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. Last refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Pierdzie. Soon. Nieźle. Dobra, słuchajcie. Wow. Czyli tak, no na to mniej więcej wychodzi. Znaczy tutaj jakby dostaliśmy informację właśnie o tym Zane'ie i tej całej Barbarze. Wybuch wulkanu, te sprawy. Ja teraz już się też dowiedzieliśmy, Zane powiedział, że mrok się podszywa pod jego Barbary, czyli oni faktycznie byli razem, ale zginęli.
No i teraz on jest światłem, ona jest ciemnością. Boże święty. No, dokładnie. Ciemność ją dopadła. Także chodź, Barry. Barry! Barry! Kurwa! Chodź się! Nie chcę się obudzić. Chyba musimy wyjść. Aha, był za ciężki, więc zostawiamy Barry'ego. Nie no, spoko. A, jeszcze gada przez sen. No dobra, to spoko. Boże, jakoś to mnie wkurza, że on tak jest po jednej stronie. Dobra, jest teraz po drugiej, chyba tak wolę. Jak jest po lewej, Alan. Aha, broń latarka zniknęła. No, jak zwykle. Strona z maszynopisu. Tak, no i mamy już trzeci z rozdziałów, chyba sześciu? Tak mi się wydaje. It wasn't any of his business what she did in her trailer, but those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble, and they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. A, wybaczcie, ale znowu katar dopada. Dobra, czyli jak my sobie tutaj siedzieliśmy grzecznie, to ten pan Randolph, czyli właściciel tego jakby miejsca, czy bardziej jakiś tam opiekun tego miejsca, chuj wie, wziął i zadzwonił do pani szeryf, że my sobie tu siedzimy i siedzimy i siedzimy i walimy w chuja. No i znowu oczywiście jest noc. Znowu oczywiście jest noc. Jeszcze tak patrzę, że nie ma tu jakiejś broni czy coś. No, bo tutaj ta łódź spadła, to nie przejedziemy. Tu się jakieś... O, właśnie, tu się tak podbiegało trochę. Tu też spoko. Możemy za domem zobaczyć, czy coś tu się nie dzieje. Ale raczej niewiele. Już nawet nie przejdę przez tą siatkę, no trudno. Bary ma browary. Te katar zagłady. Boże święty, dzięki, kuźwa, dzięki. Ej, wolę jak on jest po lewej stronie, naprawdę, niż po prawej ekranu. Okej, mamy tutaj jakieś radyjko. Posłuchamy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I've just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. Something like that, Walt. Yeah. Well, you know, he's, you know, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today. And now I'm just alone here at the window, you know, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. I think I better go. Well, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? Dobra, zapuścił muzykę. Walt to nie był ten, którego właśnie widzieliśmy w tym areszcie, wtedy na policji, to chyba w drugim akcie, na początku drugiego aktu jeszcze za dnia to było. Tak mi się wydaje, że to mógł być właśnie ten Walt, bo on był zamknięty. Teraz mówisz, że coś wisi w powietrzu i... Kolejny termos widzę. Coś wisi w powietrzu i coś się dzisiaj wydarzy.
Już tam widzę kogoś, kto sobie stoi przy wyjściu, ale nie wygląda na to, żeby był owładnięty mrokiem. Więc nie jest źle. Jeszcze tutaj podbiegnę, czy nie ma żadnego termosu, ale nie ma nic, dobra. To możemy iść dalej. To jest ten Rudolf, czy jak mu tam było? Ranfold. Okej. Przeja policja. Co? O, jestem Nightingale. Hemingway? Boże, strzały. Wow. Jakie efekty. Bullet time i te sprawy. Przecież nie postrzelimy tego kolesia. No właśnie. A ten jest debilem, bo kurwa wezwał policję w sumie tylko dlaczego? Przecież mógł wejść i zobaczyć, co się tam stało. Lustek z dupy zupełnie mnie zaczęli ścigać, bo jakiś koleś se coś tam wymyślił, nawet nic nie zrobił, nic nie sprawdził. O, shit, dobra, my idziemy w drugą stronę. No to trudno. Przydałaby się jakaś broń i za chwilę, kurde, przyjdą ci ludzie mroku. Nie, i będzie dupa, no. I co zrobić? No nie, biegnę. Widzę, że zaczął się temat alergii. Jakby co, to ja nie mam alergii, jakby tam. Wiem, że to może wyglądać inaczej, ja naprawdę nie mam alergii na nic. Dobra, to są znowu ludzie. Shit. Oh, fuck! Strzelił do mnie. Czemu oni. Oni jeszcze nawet nie byli tam w tej kabinie. Nie wiedzą w ogóle, co się stało z żona sobie tam siedzi, śpi. Właściwie chuj wie, co ona tam robi. Barry sobie tam śpi. Ja bo nie byłem w stanie nic powiedzieć, bo już zaczęli do mnie po prostu kurwa strzelać. Tak z dupy, nie? Fajnie w chuj. Oh, fuck! Strzelili do mnie. No prawie jak w GTA, nie? Ukradłeś komuś rower? O, najlepiej cię zabijmy. Potrącił cię samochód na pasach? O, najlepiej cię zabijmy, nie? Tak, kurwa, fajnie. Jeszcze biegać nie mogę, bo oczywiście, bo czemu bym mógł? Co to jest? Nie, coś, jakiś biały gówno na skalę. Dobra. Totalnie bez sensu. Wygląda, jakby dało się tu przejść jakoś? Za te skałki? Nie, w sumie nie. Ale skakać się da w tej grze też przynajmniej tyle. Nic nie widzę. Czy to jest ślepy? Ślepy koniec? Widziałem, kurczę, iść. A tędy, dobra, jest ścieżka. Fajnie by się było w sumie trzymać ścieżki. O, znalazłem kolejną kartkę. Dobra, punkt zapisu, mamy stronę z maszynopisu, zobaczmy. Duch mroku śpi. The darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. No, myślę sobie to jeszcze raz przeczytać, bo nie zrozumiałem, jak on to mówił, no ale dobra. No, niech będzie. Duch mroku był uśpiony, ale wyczuł nas i stwierdził, że się obudzi. Tak, tyle można wywnioskować. No i nadszedł mrok w tym momencie. Wow, shit. I to mrok nim tak miotnął. No, dawaj, wskakuj tam. Pewnie tak. Drzewo też połamał. Sheriff Wake's running. I'm giving chase.
Totalny bezsens, nie? Tak, kurwa, z dupy nas zaczęli ten ścigać, bo tak. Gość nas pierwszy raz w życiu nas na oczy widzi i chce nas zabić, bo tak. Porwali mi żonę, a wyjebane, pewnie jestem mordercą. O co tu kurwa chodzi? Zapisu, a tam nic nie było, bo myślałem, że wiecie, w tym radiowozie to już jakiś pistolet znajdę czy coś. Oczywiście Alan Wake, że jest pisarzem, no to no, maratończykiem nie jest, no to ja to rozumiem, no ale kurwa, żeby przebiec 10 metrów i kurwa dyszeć jak pojebany. Byś pobiegał trochę za uciekającymi autobusami albo tramwajami, to byś nie był taki. Dobra, duch mroku odwiedza Rose. Rose The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Zro i młok. Kuźwa mać. Słowotwórstwo, niech żyje. Dobra. Fajne to jest, że właśnie te sceny z maszynopisu, które na danych tam rozdziałach znajdujemy, one się tak troszeczkę odnoszą i do przyszłości, i do przeszłości. I mówią, co właściwie się, albo co się dzieje równolegle do tego, co się dzieje równolegle z naszą historią, gdzieś indziej, w innym miejscu. Jest to śmiesznie wymyślone. Ktoś strzelił. Aha, to raca, dobra. Czyli tam są ludzie. Czyli nie idziemy tam. Przynajmniej mroku nigdzie nie ma. O, właśnie wchodzimy w strefę mroku. A ja dalej nie mam broni. Oh shit. Wow. Kuźwa, przerąbane i te latarki tu takie latają, nie? Mrok ich dopada. Andy to Andy. Chyba już nie Andy. W takim razie. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. O, a ten się skąd tu wziął? Z góry musiał jakiś spaść. Się zawsze mści. No. Ale nie, ten Nightingale to jest jakiś kurde pojeb totalny. O, nagle coś zabiło 10 panie ludzi, to na pewno ten pisarz. No jasne, kurwa. Normalnie jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Co za bullshit. Wow, helikopter, cześć. Na razie nie widzieli mnie chyba. Au! Czy jakiś mrok był skądś, nie? Wow, kruki. Zaatakowały go. I tyle. I do widzenia, panie helikopter. Debil. Chciał zabić niewinnego, kurwa, człowieka. Zabiły go te kruki, no. Świetnie. Dobra, czekajcie, tu coś jest. Jakby możemy wyjść do góry najpierw, nie? Może u góry znajdziemy jakąś broń albo cokolwiek. O! Lornetka jest taka. Jeszcze drobne miałem na to, żeby... Patrz, przybliżenie. Zmień przybliżenie. A, tak się patrzy. Tam coś jest w ogóle, jakiś
domek. Wygląda jak stacja benzynowa. Może to jest ta stacja, na którą ja przyszedłem tamtym razem. Wygląda podobnie, chociaż nie ma żadnych samochodów. To się tu rozbiło. No dobra, teraz pytanie, czy ja tam powinienem iść? Ale hej, tu coś jest. Jest jakaś strona maszynopisu? Nie, wydawało mi się, jest radio. Jest terwo z kawą. Jej. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of eau de scotch about him, you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in and take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The, Fed's gonna want to interview Wheeler, over. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Jest, jest. No dobra, bo mi tak wywaliło, tak wygląda, tak jakby nie było. Działa cały czas, pisze Kryształ. No dobra, dzięki bardzo. No i tu mamy jeszcze... Aha. A to jest rozgłośnia, tak? Jest radio station. Okej, okay, dobra. Bo nie wiem, mi tak właśnie ten... Coś się zmieniło w dashboardzie. Coś mi tam przeskoczyło i tak mi się wydawało, że wywaliło, że nie ma streama. Nie, aha, bo pisze, że mam stream offline. Przynajmniej tak mój dashboard twierdzi, ale... Ale mówicie, że jest cały czas. Szkoda tylko, że nie zacząłem tego nagrywać od samego początku, ale dobra, dościągam sobie z hitboxa to. Tylko zawsze zapominam i to mnie wkurza. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Main seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Chciałem tu stanąć, żeby faktycznie przyjrzeć temu, czemu miałem się przyjrzeć, ale widzę, że gra nie była skora do takich rzeczy, no trudno. Dalej nie mam broni. Okej, okay. Przyszedł mrok i chce mi walnąć bramą, tak? No właśnie, tak myślałem, że teraz nadejdzie ta wiekopomna chwila. Nie, nie będziemy mieli, ale jest termos. Jest termos, więc termos weźmiemy. Nie wiem, po co mi te termosy. Ale zbieram. Bzw nich kawa. O Jezu. To jest, skąd ja cię teraz wezmę zasilanie? Tutaj jesteś, dobra. Wow! Wow! Niesamowite, jak mi się działo. O, jest, uruchom. Fajnie, w końcu. Ups, za wcześnie. No dobra. Działać działa, aczkolwiek... Przepraszam, co tu się, prąd się wylewa z kabla, czy co to ma być? Jakiś normalnie wojskowy reflektor mamy, no. Z tej reflektor... Aha, prawym. Aha. No tak właśnie myślałem, że coś spieprzy. Stary generator. No i co ja mam tutaj? A, kopnij. No to pewnie na pewno pomoże. A, no i wskoczyło na miejsce. To teraz będzie wszystko w porządku. Nie, no jasne, nie? Kopniak załatwia sprawę. Bo zbiornik z paliwem się przesunął i... A, i przy okazji... I przy okazji wszystko spoko, ale znowu wyleciało i znowu się... ten... Mogę to jeszcze raz kopnąć? Nie mogę. I przy okazji spalił się reflektor, to... Nie, no w ogóle masakra, nie? Wszystko takie jednorazowe. Tragedia. Nie mam broni, jest termos, jest dobrze. No dokładnie, czekajcie, przeszedłem do artu, przeszedłem przez bramę i... Aha, w dół idziemy, kurczę, bo myślałem, że pójdziemy w górę jednak do tej rozgłośni. Ale widzę, że najpierw w dół. Niech będzie. Oh shit, aha, i znowu mamy jakieś coś. Ale czyżby to była latarka? Jej, mamy latarkę. Nareszcie. Nareszcie, nareszcie. Nic więcej tu. Widzę, nie ma. Przepraszam was, nie wiem, dlaczego mi się tak ziewa.
Okej. Okay. Poświeciłem na bramę tak mocno, że zniknęła. Też może być. Wow, wow, wow. They were an ideal weapon for my situation. Granaty błyskowe. Nie można było zebrać wszystkich naraz, tylko... No, nie ma już twojej drużyny numer 2, przykro mi. Granaty błyskowe i możemy tym rzucać. Nie no, fajnie, tylko... O, maskę znalazłem nawet. O! Okej. Fajnie wyszło. Co ja mam z tym gościem teraz zrobić? Muszę po prostu rzucać tymi granatami. Światło jest tak mocne, że zabije. Dobrze, że ja nie zginąłem. Dobra, to tam kto idzie? Jakiś Szymonus, to... Szymonus, to trzymaj się. To Hunta Noc. Dobra, musimy iść dalej, bo za chwilę nie będę miał żadnych granatów błyskowych. Już 3 żem wywalił. Oh shit! Uciekłem. Au! Czemu nie zrobiłem następnego uniku? Dobra. Mamy więcej granatów błyskowych. Nawet mamy radio. What's on your mind, Mill? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? And they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. I'm certainly gonna give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. No i ten Pat, który właśnie siedzi w tej wieży radiowej. Do niego idziemy. Nie wiem po co właściwie, ale tak stwierdził Alan Wake, że tam pójdzie. Następnie idą. Boże, ich dużo tu jest. A no tak, to wszystko są policjanci. Fajnie mu walnęło w oczy. No i słyszeli, jak strzelają do mroku pewnie. No i teraz ich dopadło.